Zaczniej. Myślę, że Andrzej Wajda to wiadomo, tak? Pół życia na Żoliborzu. Tu w tym okresie powstały chyba, powstało większość jego najwybitniejszych dzieł. I to w zasadzie powinno wystarczyć, bo kim mistrz Andrzej Wajda był, wiedzieliśmy, wiemy. I myślę, że kolejne lata będą pokazywały, jak jego nieobecność wpływa na polską kulturę, na nasze postrzeganie rzeczywistości. Myślę też, że będzie z nami tak długo, dopóki będzie istniało kino, bo jego dzieła to są filmy, spektakle, filmy dokumentalne, do których trzeba będzie wracać, które trzeba będzie na nowo odkrywać, których na nowo będziemy, mam nadzieję, postrzegali jego sposób widzenia i opisu rzeczywistości. A okazuje się, i okazywało się wiele razy, że to spojrzenie na naszą rzeczywistość jest ponadczasowe i ono jest trafne niezależnie od okresu, w którym dokonujemy oceny poszczególnych dzieł, bo tak trzeba mówić o jego filmach, niezależnie od czasów, w których je oglądamy. Stąd przegląd wszystkich dzieł artysty, który rozpoczynamy dzisiaj filmem, który kilka dni temu wszedł na ekrany, a później od 5 lutego w każdą niedzielę o godzinie 16 zapraszamy Państwa do Kina Elektronik. Tutaj dziękujemy Warszawskiej Szkole Filmowej za udostępnienie sali kinowej na pokaz wszystkich filmów, począwszy od tych najwcześniejszych lat 50. Zaczynamy od pokolenia 5 lutego i później w każdą niedzielę, myślę, że przez najbliższy rok będzie można co niedzielę któreś z dzieł wybranych przez nas, bądź wszystkie, do czego zachęcam, ponownie zobaczyć. Każda projekcja będzie poprzedzona spotkaniem z gościem. Z gościem, który opowie, przypomni nam sylwetkę Andrzeja Wajdy, ale też przybliży nam kolejne dzieła. Dzisiaj gościem specjalnym jest pan Andrzej Bukowiecki, krytyk filmowy, znany nam wszystkim. Witam bardzo serdecznie. Który powie więcej, przybliży nam, choć oczywiście większość mieszkańców Żoliborza, którzy mieli okazję znać Andrzeja Wajdę, spotykać go, czasem rozmawiać, pewnie mogłoby samo snuć opowieść o panu Andrzeju. Myślę, że na to też przyjdzie czas. Mamy taki pomysł, by wydać wspomnienia Żoliborza na Andrzeju Wajdzie, ale może o tym przy innej okazji. Korzystając jeszcze, zanim oddam głos panu Andrzejowi Bukowieckiemu, chciałbym zaprosić państwa, żeby w tym okresie między dniem dzisiejszym a dniem 5 lutego odwiedzili państwo Zamek Królewski, bo jest tam świetna wystawa poświęcona Andrzejowi Wajdzie. Statuetka Oscara jest takim rodzynkiem, czy też Złota Palma z Cannes. To są takie rodzynki na tej wystawie. Myślę, że warto tę wystawę zobaczyć i tym wszystkim, którzy jeszcze nie mieli okazji, to te 2 tygodnie do pokolenia, które będzie 5 lutego, proszę znaleźć chwilę i przejść na zamek i w ten sposób również. Są tam świetne cytaty, o których nie będę za bardzo mówił, ale one pokazują wielkość człowieka, którego na co dzień traktowaliśmy jak naszego sąsiada, jak kogoś bliskiego. I może nie do końca tak postrzegaliśmy. Wśród tych cytatów jest taki cytat Jean-Paula Godarda bodajże, który w pewnym momencie w latach 60., kiedy Andrzej Wajda był w Paryżu i wszedł do restauracji, w której Godard z kimś tam wcześniej już przebywał, zwrócił się do tej osoby i mówi: słuchaj, przyszedł Andrzej Wajda i teraz nie wiem, co zrobić, powinienem chyba uklęknąć. Zostawiam państwa z panem Andrzejem Bukowieckim. Życzę miłego seansu, dobrego odbioru. I ten film pozostawia ślady w nas. Ja widziałem go tydzień temu. Do dzisiaj codziennie zdarza mi się przypominać poszczególne sceny, tudzież te fragmenty, które zrobiły na mnie duże wrażenie, ale to jest mój subiektywny odbiór. Każdy z państwa będzie ten film odbierał indywidualnie. Życzę przyjemnego odbioru i do zobaczenia. Szanowny panie.